Witam serdecznie. Dzisiaj chciałbym Wam pokazać troszkę nietypową łazienkę, a nietypową z tego powodu, iż tylko dwie ściany będą płytkowane, oczywiście podłoga również, a pozostałe dwie mają być wykonane w gładzi, mają być bez płytek. I teraz, jak ja się za to zabrałem? Jeżeli chodzi o tynki, w tej łazience są, zresztą w całym domu, są tynki gipsowe, na podłodze jest wylewka cementowa. Na ścianach, gdzie są płytki, zostało, i zresztą na tych również, na pozostałych, zostało mleczko zeszlifowane i zagruntowana całość jest gruntem odcinającym, w moim przypadku Sopro SG602. Później, tu ma być wanna, tu ma być prysznic, czyli w strefach mokrych jest zrobiona hydroizolacja z taśmami, z mankietami i tak dalej. Tak jak się powiedzmy wszystko należy wykonać przy powiedzmy tradycyjnym wykonywaniu łazienki. Pozostałe ściany, tam gdzie ma być zrobiona gładź, wykonałem również hydroizolację. Konsultowałem się z doradcą technicznym Sopro, jako że pracuję na tej marce i no nie mają, powiedzmy tak, nie mają gotowego rozwiązania na tego typu łazienki i to jest trochę, powiedzmy, moje autorskie podejście do gładzi w łazienkach. Bo o ile, powiedzmy, tam ściana, tam gdzie nie ma za bardzo kontaktu z wodą, to jeszcze jest tam pół biedy. Ale tu będzie wanna, czyli będzie się chlapało wodą. Przynajmniej jest taka możliwość. Tutaj macie ubikację, tutaj ma być umywalka, tu wszędzie będzie woda. Fakt, nie jakaś tam, powiedzmy, straszne ilości, no ale powiedzmy, to są strefy mokre, a jak wiecie pewnie, no ten gipsowy nie lubi za bardzo wody. I teraz jak ja do tego podeszłem? Strefy mokre traktuję tak samo jak podpłytki, czyli wszystko poizolowane. Czyli tak, ściany, tak jak reszta. Zeszlifowane, zagruntowane, hydroizolacja zrobiona. I teraz wymyśliłem sobie coś takiego, że no zwykłej gładzi tutaj nie chcę dać. Nie chcę dać, bo mi się wydaje, że to będzie, powiedzmy, za miękkie, mogą z tym się cyrki dziać i tak dalej. Więc poszukałem sobie czegoś, co się nazywa gładź cementowa. Biała gładź cementowo-polimerowa. Znalazłem, tak powiedzmy, na poczekaniu tylko gładź z Cekola. Jakby to kogoś interesowało, Cekol C35. Jest to na bazie białego cementu, więc stwierdziłem, że zrobię sobie mocną gładź. Na tą gładź, ta gładź w ogóle będzie kładziona w dwóch warstwach. Nie wiem, jak się to będzie szlifowało. Nie pracowałem na gładziach cementowych. Troszkę się boję efektu szlifu, no że to może się mocno utwardzić i nie będzie kolorowo, dlatego to trzeba się przyłożyć i zrobić to, powiedzmy, na gładzi na tych ścianach w miarę sensownie i ładnie przede wszystkim. Jak to wygładzę, mam nadzieję, że łatwo wyszlifuję. Później drugi raz chcę to zagruntować SG-kiem. Właśnie gruntem odcinającym, z racji tego, żeby jak najbardziej odciąć, powiedzmy, szkodliwe działanie wody i na tynk, i później właśnie na tą gładź cementową. Jak to będzie zrobione, docelowo farba najlepsza jaka jest, w sensie najlepsza, nie mówię o producencie, tylko o typie, czyli farba ceramiczna. Tu ma być biało, żadnych jakichś tam fanaberii, ale najmocniejszą farbą, jaką ja znam, najmocniejszym typem, jaki znam, to jest właśnie farba ceramiczna. No i tutaj właśnie całość będzie malowana farbą ceramiczną. Jak to się sprawdzi, powiedzmy, w perspektywie dłuższego użytkowania? Nie wiem. Tak jak mówię, dzwoniłem do technicznego, był tutaj, oglądał to, no ale nie wiadomo, do kogo z tym się zgłosić. Czy do producenta łazienka jako taką, no czyli producent, powiedzmy, chemii, no ale
każdy producent chemii zaleca tam jakąś okładzinę, a tutaj no okładziną będzie gładź, czyli no niepolecane, ale ludzie to chcą. I teraz no sam nie wiem, jak się za to zabrać, no wymyśliłem coś takiego. Zobaczymy, jak to się sprawdzi. Wydaje mi się, że to będzie bardziej sensowne niż powiedzmy zrobienie gładzi powiedzmy normalnej na całości, bo ona może potem spuchnąć. No, ja nie mówię, że ta nie może spuchnąć, ale no, lepiej przygotować mi się wydaje nie da. Więc niestety operacja na żywym organizmie i sam jestem ciekawy, jak się tym będzie robiło. Sama gładź jest do 5 mm. Ja tutaj sobie już namieszałem. Takie, widać, że to jest bialutkie. Jakie to jest w ogóle... Nawet nie czuć, powiedzmy, żadnego ziarenka pod palcami. Zobaczymy. Najważniejsze według mnie to jest, powiedzmy, zrobić to jak najczyściej się da. No bo tak jak mówię, nie wiem, czy to się utwardzi i jak się to będzie szlifowało. Dobra, i tak jest przydługi wstęp. Trzeba pokazać, jak się to robi. Tak prezentuje się, powiedzmy, łazienka gotowa w 90%. Tam jeszcze parę rzeczy jest oczywiście do zrobienia, bo trzeba przycisk zamontować do ubikacji, akryle porobić i tak dalej, ale kilka słów o, powiedzmy, tym moim pomyśle z gładzią cementową, bo tutaj się troszkę wydarzyło, a mianowicie jak tak na to patrzycie, przy takim normalnym świetle, nawet jak wam, kurczę, dam kamerę bardzo blisko, to naprawdę nic nie widać. Jest super, nawet wyszło spoko, nie można narzekać, ale jak pogasicie światło, nie wiem, tu słyszę, nie wiem, czy to będzie widać. Kurde, no, powiem wam tak, ja nie jestem zadowolony z tego efektu. Po prostu jak słońce zaświeci przez okno, no oczywiście, jak to mówią, każda ściana ma swoje 5 minut, widać przetarcia, którym chciałem zlikwidować, bo okazało się właśnie, że finalnie, że ta gładź, nazwijmy to po imieniu, no jest o kant tyłka rozczaść, bo widzieliście, że to się sypało gorzej jak Euromix. Myślałem, że to będzie twarde, że nie wiadomo, jak to będzie się szlifowało, a finalnie to wyszło tak, że to było praktycznie szlifowane papierem, siatką 180. No widzieliście, że to się sypało strasznie. I co najlepsze, gładź się, powiedzmy, rozwarstwia. Moim pomysłem czy sugestią było to, że pomaluję to grubym wałkiem, tak to można powiedzieć, i zeszlifuję delikatnie tą strukturę, żeby ukryć, powiedzmy, jakieś tam rozwarstwienia. One na wprost, jak na to patrzycie, tego nie widać w ogóle. Tu chodzi o to, że jak ktoś wchodzi i pod kątem na to popatrzy,
No to widać właśnie takie jedno przetarcie. Teraz, no to trzeba właśnie trafić na te swoje 5 minut każdej ściany. No. Mnie to bynajmniej drażni. Inwestor nic mi na to nie powiedział, pewnie znając życie, nawet tego nie zauważył, nie zwrócił uwagi. Jeszcze to z nim przedyskutuję, ale na 99% zrobię to tak, że po prostu nałożę na to jeszcze jedną gładź. Po prostu nałożę na to zwykłą gładź, zagruntuję to i po prostu no, ceramiką jeszcze raz to oblecę, bo to jest bezsensowne. Nie wiem, mnie to bynajmniej drażni. Chcę być z wami szczery, jak to wyszło. Tak jak mówię, no 90% ludzi stwierdzi, że to jest spoko, im to nie będzie wadziło, no ale jak przyjdzie te magiczne 5 minut ściany, no to ja nie chcę potem mieć telefonu. No. Kwestia jeszcze skonsultowania tego z inwestorem. No. Na domiar złego oczywiście jeszcze na zakończenie. Tutaj miało być lustro, tak jak jest powiedzmy umywalka, tam te 2 metry, może nie metr, 1,20 m, tak, 1,20 m. No i już było tak daleko, już było tak pięknie. No i sobie dotknąłem płytek. No i oczywiście 300 w plecy. I tak uprzedzając powiedzmy jakieś niektóre komentarze, tak z mojej kieszeni to idzie. Ja rozbiłem, ja wiesz, ja to wszystko pokrywam, ja tu nie widzę problemu. Inwestor zresztą też nie, no, stało się. Najważniejsze, że efekt będzie tak, jaki ma być. Jeżeli kogoś interesuje temat gładzi w łazience, gładzi cementowych, no patrząc z perspektywy tej łazienki i gładzi Cekola, no nie polecam, po prostu nie polecam. Miękkie, rozwarstwia się i te przeszklenia, czy jak to tam nazwać, no ciężko potem zamalować. No. W teorii jak ktoś na to popatrzy, no to nic temu nie brakuje, no ale to też ja muszę się jakoś pod tym podpisać, więc no. Dla mnie to średni efekt. Długo zastanawiałem się w ogóle, czy powiedzmy publikować ten film, bo nie wiem, ja mam takie wrażenie, że na YouTubie, a w szczególności powiedzmy na takich powiedzmy kanałach branżowych czy budowlanych i tak dalej, panuje taka, nie wiem, no atmosfera, że wszystkim się wszystko udaje, że nikt nie popełnia błędów i tak dalej. I praktycznie nie ma złych filmów jako tako. No, większość pokazuje po prostu, że się wszystko udaje za pierwszym razem i tak dalej, no ale stwierdziłem, że no, mam być szczery, nagram to i powiem jak wyszło, jak ja mam do tego odczucia. No. Trudno, mój czas, mój materiał i tak dalej, żeby powiedzmy to zrobić tak, żeby ja był z tego zadowolony. To, że powiedzmy coś nie wyszło, no może to kogoś uchroni powiedzmy przed podobnym, powiedzmy, pomysłem, efektem, może będziecie wiedzieli, jak to później się może skończyć. I tym średnio optymistycznym akcentem kończymy odcinek. Na razie.